Okej, nagramy kolejny, półgodzinny seans. Wcześniej było tutaj pełno pszczół, wcześniej się w filmie pokazywałem. A teraz zajrzymy w środku, co się dzieje. Pas. Wczoraj włożyłem ciasta. O, proszę, jak ciasto wsuwają. Tego nie było chyba trzeba. To ciasto aż miło. O. Szkodzi. Robimy tak, żeby to nie było widać. Tutaj robię. Czy nie widać? Ten będzie wina, czy na pewno. Postaram się. Ładnie ciasto robią. Denerwowały. Zobaczymy, co robią.
15, nowe 9. Czy będzie do wyjęcia, czy zostaje? Niech sieć. Widać? Nie, jak nie zbierają. Nie dopokitowano ostro. Tak to wygląda. Musimy to. Ojku, po co to nerwy? Dziewczyny. Dajcie przejrzeć. Zamkniemy i będzie po problemie. Dużo powiedzieć. Na razie jestem zadowolony. Nie są jakieś takie agresywne specjalnie. Ostatnio odkryłem, że trzeba im pozwolić po ręku pochodzić. Jak sobie pochodzą po ręku, to wtedy jakoś tak jest grzeczny. O, ciężki, to jest ciężki bardzo pasterz. Tu jest czerwony sklepiony. Po jednej. I po drugiej stronie. Widać jeszcze. No, jak gdyby już nie odbudowują plastrów chyba. Trzeba im dać chodzić po ręku i wtedy już jest jakoś tak łatwiej. Oczywiście nie musi być to prawda. Może akurat ma, jak to się mówi, lepszy dzień. Są trochę zdenerwowane, to widać.
Oby nie za ostre. Ojej, ciężki, bardzo ciężki. Tu jest nakrop. Tak, oni zalewają gniazdo. Zalewanie gniazda. Nie, o, tu jest czar wkryty. No. I tu jest czar wkryty. Widać jest. Do boków nie kitują, jak tam gdzieś kawałkiem złapią, to nie szkodzi. To są larwy. To są larwy. O, tu jest motula. Czy ją widać, czy nie? To gdzieś tam tej strony. O, jajeczka jeszcze tu na dole. No dobrze. Tworzymy trochę w środku. Jest tak ciemno. Nie wiem, czy mi wychodzę.